więc rozpoczynamy grę w chowanego. Macie do dyspozycji całą mapę, ale możecie chodzić tylko w sekretnych miejscach. Jak was znajdę, to dostaję od was 10 tysięcy robux. Trza start! Na Teodora widzę i każdy się robi już w którąś stronę. Ja bym użył chyba pierwszego widzę z sekretu, bo w sumie to jest taki kryjówki, ale bardziej sekrety, bo ja bardzo dużo znam Brooklyn, więc mam pokazać wszystkie tajne miejsca. Przy okazji chowając się, dlatego widzę, że mam takiej najlepszej kryjówki i najłatwiejszej, czyli tutaj. Klikamy na tą Downtown Station. Jesteśmy tutaj i Tubers Man tutaj na ciężej powinna znaleźć. Ej, uwaga, szukam! Ej, zaraz, co to za łatwa kampa? Jak nubowsko się schowałaś, uwaga! I znajduję cię teraz! O nie, widzę zawsze na to i ona dostała minus 10 robux tysięcy przy okazji bana. Ale jak ktoś widzę, nie pewnie jest nie tutaj, on mnie tak nie widzi. No to dobra, podejmę, może tutaj, lecko, jestem teraz centralnie pod nim. Oh my god! Zaraz pójdę sprawdzić metro, ale najpierw muszę iść do fryzjera. O nie, widzę, powiedział, że zaraz pójdzie sprawdzić metro, czyli do mojej kryjówki. Dlatego widzę, muszę szybko wyjść, zmienić kampę. Dobrze, znam jeszcze inne ukryte miejsce na Brookhaven. Dlatego widzę, dobra, muszę namierzyć i patrzcie, ten tubers jest tam. Dlatego muszę szybko stąd wybić, zimknijmy teraz na stację, bo tam jest druga sakryna krywa, którą ja chyba znam. Zaraz, co to jest niebieskie, coś tam biegnie, wracaj tu, minus 10 karobów będzie. Nie widzę, let's go, co jest tubers, tylko nie szybko na stację, znów proszę. Nie widzę, nie chcę zagbanać 10 tysięcy robów, dlatego uwaga, kolejne sekretne miejsce to jest tutaj, żeby tubers zauważył tylko, więc muszę tu się schować. Oh my god. I uwaga, ej, zaraz, gdzie on zniknął? Co on wyparował? Może tu do tych tritosach jest. Dobra, wrócę po ciebie później. Dlatego widzę, prawie udało się, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tego tubers teraz nie odstąd serio poszedł. Dlatego widzę, to była druga kryjówka, którą ja znam. I teraz póki go nie ma, trzeba zmienić miejsce, bo jak on sobie dowie i domyśli, że tam zostanie kryjówka, to po prostu może mnie złapać. I zaraz widzę, właśnie próba zmienia kryjówki, to nie tylko ja zmieniamy kryjówkę. I widzę, chowamy się do szkoły, tylko musimy uważać, bo on tu bardzo zaraz przyjdzie, on aktualnie muzeum sprawdza. Dlatego widzę, ej, zaraz, co, bro? Czy to jest naprawdę jej kryjówka tej drugiej osoby? Widzę, że ten nie jest sekretny i to jest takie dubowskie, że zaraz ją znajdzie. Ale widzę, ja mam także teraz kryjówkę, do której musimy zrobić naprawdę mega duży sekret, który pokazałem w odcinku o sekretach. I teraz uwaga, czy ten tuber tylko mnie nie zauważył. Ten pokój znajduje się, widzę, gdzieś tutaj. Odblokowuje się przez zebranie aż 12 jakby energii i przez to widzę, działa tutaj, let's go. I widzę, tutaj nawet jakiś kod ktoś pisał. Uwaga, jak ja to kliknę, to czekaj, czy coś się stanie. Ło, co jest, widzę, ja nie powiem tak nachowanym robić. O nie, że tylko tuber z tego nie zobaczył. Zaraz, co ty tak się impreza na tym dachu szkoły? Zajdę cię teraz. O nie, widzę, tuber idzie po prostu do tej dziewczyny i on chyba znalazł ten... Ej, zaraz, co? Widzę, czy mogę zaczęła bić. O nie, że co mu że 10 karobów zadaje. O nie, widzę, została zbanowana. Dlatego widzę, jest troszeczkę moje finalnie sądzi, że ten kod będzie działać, przecież ja go tutaj nie wpisywałem wcześniej. Ale przynajmniej dobrze widzę, że ten tuber mnie nie znalazł, bo to by było mega złe. Ale zaraz, to coś było na dachu. Muszę to koniecznie sprawdzić, czy tu nikogoś nie ma. O my god, widzę, czy wy to słyszeliście, on tutaj idzie, dlatego, czyli patrzcie, on wystarczy, że podejdzie, bo się to otworzy samo. Dlatego widzę, proszę, bo tak to po prostu blisko nie potrzeba, to się nie otwarł, bo inaczej nie znajdzie ze strony pana. Haha, i chyba cię właśnie znalazłem. Ej, zaraz. Czyli nikogo nie ma na tym Brookhaven. No to dobra, idę szukać, już sami tylko dwie osoby. Ale widzę, było blisko, co jest. Ej, widzę, aż tak się muszę chyba po prostu kaptur zmienić teraz. Muszę, widzę, zmienić niebieskiego kaptura na zielony, bo aż tak się widzę, po prostu stresowałem. I widzę, potrzebuję chyba teraz kryjówki z dala po prostu od tubersa. Ja po prostu potrzebuję chwilę odpocząć, dlatego że widzę tą kryjówkę tutaj, która jest w tej jaskini. Dlatego widzę, wziąłem sobie latarkę do ręki, pyk, i teraz trzeba iść tutaj, skręcić w prawo. I to jest taki mega sekretny kamień. I właśnie niektórzy nie wiedzą, że po prostu można go przesunąć i tutaj wejść do tej kryjóweczki. I zobaczcie, że nie ma innego wyjścia niż tutaj. Więc przynajmniej jak tubers będzie szedł, to będę mógł jeszcze tutaj się gdzieś ukryć, czy jakie to będzie serio epickie. Uwaga, jak już nie mogę was znaleźć, obszar chowania pomniejsza się tylko do miasta. Kto nie dojdzie tutaj w ciągu 30 sekund, odpada. Nie, więc jak to tylko do miasta? Nie, my tak odrobimy kampy i mogę odpocząć akurat do lecku. Przesuń się ten kamień szybciej. Widzowie, obszar miasta to jest tylko tam, gdzie można zrespić domki, a tutaj w górze nie zrespimy domu. Dlatego widzę, chyba nawet mam powiedzieć się schować, tylko aby nigdzie tego tubersa teraz tutaj nie było. No to dobra, pójdę sprawdzić może nad jeziorem. O nie, widzę, jak to nad jeziorem? Przecież o nie, on tam jest, on tam idzie do lecku. Muszę szybko potem widzę tą drabinę i dostać się tutaj, bo to jest kolejna sekretna miejscówka, do której będę mógł wejść. O mojego, to było blisko. Ej, zaraz, co to za drabinę jest? Widziałem cię niebieski, idę tam po ciebie już. Nie, widzę, teraz mi czasu, Może tutaj jakoś schowam coś. Gdzieś tutaj jesteś, może tu, albo nie, albo tak. Jest, widzowie, chyba się udało. To jest idealny moment, w którym trzeba szybko wyskoczyć stąd i lecieć do następnej kryjówki. Dlatego widzę, skoro nigdzie tutaj nie ma tego tubersa, to więc uwaga, spróbuj ukryć się, widzę, pod tamtym mostem, bo tam widzę, jest kolejna ukryta kampa. Tylko abym otwalić, trzeba dostać uwagę do tej agencji, jakby. I kliknąć te wszystkie cztery przełączniki, czyli tutaj, tutaj i tutaj. I teraz musimy szybko po ten most. Kto tam biegnie? Wreszcie cię dopadnę! Nie, widzę, jak zasmoczyłem, że mnie znowu ten tuber zgoni. Ej, nie, widzę, on mnie dogania, on w ogóle jest szybszy ode mnie, jest pistoletem, on biegnie i strzela do mnie. Oh my god, nie widzę, dobra, jesteśmy już pod tym mostem prawie. O, ty teraz uwaga, przyceluję, masz! O nie, widzowie, co jest? Ej, dostałem, trafił mnie! Dobra, szybko muszę stalić wejść do tej kryjówki, zanim mnie dopadnie! O, dobra, let's go, widzę, ono było gdzieś tutaj, opatrzcie, nogi mi się zapadałem już, let's go, widzę, trzeba wybrać o dobry punkt i let's go, zapadam się. Oj, widzę, jestem w środku, let's go, on by powiedział, że nie, mam nadzieję, że po prostu nie przyjdzie, to jak przyjdzie, to w ogóle jest koniec. Widziałem, że wchodzisz do tej kampy, to już jest twój koniec, uwaga! Zaraz, let's go, jak tam można wchodzić? O, zapadam się, ej, zaraz, nie mogę tutaj
wejść. Dobra, wrócę po ciebie później, przynajmniej już wiem, że jesteś w tej kampie. Słaba kryweczka. Oh my god, to był największy fart w moim życiu, że tutaj po prostu wchodził. Ale widzę przez to, że to jakby tak ciężko się spakować, to jakby nie, po prostu nie wszedł tędy. Ale widzę, bo serio mega blisko. Dlatego teraz muszę zmienić kryjówkę na jakąś inną. Dlatego teraz widzę, już wpadłem na genialny pomysł na kolejną kryjówkę. I także w sumie nie czuł, nie schowałem się tam jakby od razu, bo to jest prawie w samym centrum. Dlatego widzę, trzeba po prostu wyjść do tego Town Hall czy coś takiego. A to jest idealny moment, tylko uwaga, dobra, nie ma tu bersa, czy szczęście. Jakby ktoś nie wiedział, widzę, co jest najpopularniejsza kryjówka na całym świecie. Czy uwaga, trzeba kliknąć tutaj przycisk, pyk, i można wejść tutaj do góry. Można wejść do góry, jak szef. O, zaraz, widzę, jak się wystraszyłem. Ej, to jest jakaś inna osoba. Dlatego widzę, tutaj jest ostatnia osoba. Ja znalazłem, ale tu wersję nie mógł znaleźć. Ale widzę, przecież, że to jest taka popularna kryjówka, ten tutaj się położył, albo gdzieś tutaj się schował, może. I nakryłbym się jeszcze tymi pieniędzmi, widzę, bo coś dziwnie czuję, że jakby tutaj tuberos może przyjść za sekundkę. Bo tego nie wiem, mam nadzieję, że on tego nie sprawdził. Coś jakiego, dlatego tak, postawmy tutaj pyk i może mnie zauważy teraz. Zaraz, czemu ja tego się sprawdzałem, że jest najpopularniejsza kryjówka na świecie? Więc tak, a idę tam. O nie, widzę, on tu idzie i miałem rację. O nie, wszedł tutaj już. Ej, dobra, widzę, jesteśmy tak dobrze ukryci, że on nas nie znajdzie we dwójkę. O nie, widzę, znalazł tą osobę pierwszą, jedna się popłakała. O nie, o nie, widzę, została spanowana, ale przecież tu jestem, zobaczcie, nie widać mi ubranko jedno. Ej, zaraz, widzę, są dwa tubercy, czy mi się wydaje? A więc skoro została ostatnia osoba, to nie da mi jej wygrać i teraz szukamy we dwójkę. Ej, zaraz, przecież ja się chowałem, on tu jest w tych pieniądzach. O nie, widzę, let's go, tubercy mnie dopadły, let's go, nie, widzę, nie chcę stać pana, proszę, let's go, muszę tylko wydostać się stąd. Widzowie, co jest, jeszcze dwa tubercy mnie chyba nigdy nie ugodziły, nie, jeszcze muszę wytrzymać dosłownie kilka sekund i wygram tą grę. Dlatego, widzę, biegnę szybko w stronę kolejnego sekretu, który powinien mnie uratować, tak mi się wydaje. A widzę, ten sekret, kolejna sekret na miejscu, oczywiście, że tutaj w tym banku, do uwagi, widzę, szybko do wodą i tutaj wpływam, let's go. Aha, i pewnie na przystanku tutaj jesteś. Ej, zaraz, co? No nie, jak on znowu uciekł, skąd on znał te wszystkie sekrety? Dlatego, widzę, mega epicko, dobrze znałem ten sekret, ale widzę problem, bo ja także nie mam pojęcia, jak ten sekret prowadzi nawet. Wiem, że jest jakby, ale nie wiem, dokąd on, widzę, prowadzi ten, a dobra, już wiem. Widzę, tym sposobem dążyliśmy jakby do drugiej kryjówki, dzięki której możemy wyjść, bo to jest najpopularniejsza kryjówka ze starych czasów Brookhaven i podchodzimy tu i let's go, widzę, nikogo nie ma i możemy teraz uciec. A skoro, widzę, możemy chować się jakby w obszarach, gdzie są domki, nikt nie powiedział, że nie mogę zrobić własnego domku, a tak się, widzę, składa, że w tej rakiecie również jest sekret, czyli będę mógł się tutaj schować. Wystarczy, widzę, że po prostu wejdę do tej windy, let's go, wjadę na jak najwyższy pęd rakiety, tylko może się daj, wejdę do środka tej magicznej rakiety. I tutaj gdzieś w którym roku było takie wejście mega do góry, uwaga, ha, nad drzwiami, coś takiego. I let's go, widzę, i faktycznie tutaj jest. Dlatego teraz trzeba tylko obrócić się i let's go, wejść po tej drabince. I widzę, zobaczcie, no tutaj jest sekret z jakimś ładunkiem, który przywozi ta rakieta. Dlatego wydaje mi się, że mogę tutaj zostać do końca czasu. Ej, zaraz, czy ja widzę, kto tam posta jakąś wielką rakietę? Nie wiem, no bo za takie krywki, ja nie pomyślałem, że przecież zobaczę ten z kilometra. O nie, widzę, słyszeliście, tutaj faktycznie pomyślałem. O nie, dwa tubercy już tu biegną. Dobra, widzę, szybko trzeba zrobić tą operację. I uwaga, usuniemy ten sekret i teraz dajmy ten dom, bo on ma jeszcze większy sekret. I nie, te tubercy już tu biegają za szybko, co sekundy, ładuj się szybciej, widzowie. I jak już jesteście w tym domu, to teraz trzeba poczekać, aż ten pokój się załaduje. I widzę, to jest kolejny sekret, dzięki któremu wygram, bo są już dosłownie 10 sekund do końca. I te tubercy już tu wbiegają do tego domu. Dlatego, widzę, patrzcie, odtępną się tutaj, pyk. I to was teleportuje tutaj. I teraz trzeba, uwaga, wybrać ten jakby namiot. Nie wiem, jak się widzę na sobą, bo się stresowałem, bo są tu serio blisko. I trzeba, widzę, postawić go tutaj. I zobaczcie, widzę, na to. Ten pokój jest kompletnie pod mapą. Tylko teraz, aby dobrze wyskoczyć. O nie, dobra, muszę to przestawić. Odra, widzę, dobrze, przestawiłem teraz i pyk, jestem tu. I jeżeli postawię teraz w tym momencie bagaż jakby tutaj, to nikt nie oprawił skoczyć do mnie. Ha, i gdzie jesteś zaraz, snupku, co? No przecież nie wiem, co on się w tą rybę zamienił. Dobra, poddajemy się, wygrałeś. Jo, widzę, jakie rzeczy tu się pojawiły. O, i tak, jeszcze tanie zwycięstwa, widzowie. I tu se wygrałem, i robuxy dostałem. I widzowie, przypominam, że film są codziennie o godzinie 14:00. Więc mam nadzieję, że widzimy się jutro. I ja spadam w przepaść, mój kolego.